patrzymy sobie na trzy kawałki, na których jest totalna masakra. Chodźcie, sobie trochę podskaczemy. Dobra, wiecie co? Przerzucę sobie. Przerzucę sobie faktycznie na szosowe. Pojeździłem na terenowych. Na fajnych kawałkach dobrze to idzie. Ale niestety po takich linach nie daje rady. On jest szybszy i w ogóle idzie spoko, ale najpierw musimy sobie to wyrobić. To jest tej gliny niestety. Ale jest kilka dni po orce teraz. No to są te mrozy. Troszkę później przez to musimy przyjeżdżać na pole, bo do 10 nie chcę glina odpuścić. Powoli idą takie kawałki, no niestety, ale nic na to nie zrobi. Ważne, że jest to ładnie zrobione. Po prawej stronie, o, piękna akcja siewy na poligonie, gdzie wczoraj sobie właśnie uprawialiśmy. Tak siewy się wyskakałem, że mi się to oparcie urwało. W szoku byłem. Te gliny we wszystkie możliwe strony trzeba powyjeżdżać. A jak już to zrobię, to wtedy przejadę sobie tam. Mam nadzieję, że Bronek będzie miał skończone. I niestety... Ała! Kurwa! Mam nadzieję, że w kamerze się nic nie stało. Wczoraj tak wyjebałem głową, że jeszcze większe opękanie się zrobiło. No niestety nie wiem, tak blisko jest, ale kamera mi się nabiła. No tu niestety, dlatego też nie często wam nagrywam na takich glinach i dziurach, bo no, zresztą sami widzieliście, co przed chwilą się stało. Czy jak głową uderzy, to spoko, ale kamerę tak kilka razy przydzwonić, no nieciekawie. No nie chcę myśleć, co to by było. Co było po 3-4 razy jeździć jak w tamtym roku. A szczerze wam powiem, zobaczcie, po pierwszym razie jest naprawdę bardzo fajny efekt, taki jaki by się oczekiwało. Przy drugim już jest fajnie to zrobione. Czasami jak wiadomo, gdzieś są ślady po kołach wyryte i w ogóle, czy po glinie się jeździło, wtedy tak, no te 3 razy muszę sobie tam, wiadomo, przejechać. Zaraz będziemy mieli na to istny przykład. Szkoda, że akcji siebie nie idzie nagrywać. Pan Bogdan teraz pod tą górę podjeżdża, co z bronami musiałem zajeżdżać ją cały czas. Taka pulpa, że uj. Fajnie, ponagrywałoby się takie akcje, no ale... O ja! Ale ładny okaz! To chyba kamień brazylijski jakiś. Dzisiaj niestety nie obyło się bez awarii. Wczoraj już miałem z tym problem, ale ogarnąłem na polu, zapowietrzyła mi się pompa hydrauliczna. Odpowietrzyłem ją. No, niemałym kosztem, ale ona i tak już była naprawdę ledwo zipała, że tak powiem, bo dostała worka i niestety była do wymiany, ale wczoraj mówimy, modliliśmy się, byleby tylko dała radę. No już ciężko podnosiła, jak wcześniej widzieliście, mimo że i tak oleju było wystarczająco. No i dzisiaj rano zajechałem sobie na pole. No i się rozwaliła już konkretnie. Już nie trzeba jej odpowietrzyć. Całe szczęście warto mieć takie części właśnie na bazie w zanadrzu. Z racji tego, że pojechałem, ja chwilę poczyściłem sobie, Piotrek mi w tym czasie to wymienił. I dziękuję, można działać dalej. Więc to jest ta magia właśnie tego, że możemy sobie naprawić. Mam Petkus 2.4 na 7, nie? Naprawdę, ta maszyna robi taką robotę, żebyśmy mogli otwierać centralę nasienną u nas.
bardzo fajną robotę to robi. Więc praktycznie petbus no nie gaśnie. Kolana, nie mów, że nie wypada. A takie okazy mam tu średnie. Się drzewo znalazło. A chodź, co będziesz gitarę zawracał. Oponki na gwizdka czekają, trzeba zmienić. No bo to już niestety trochę uciągu brak. Tam sąsiady fajnie działają. Kurde, może później będę bliżej, to wam pokażę. Glina, znowu jest glina. Kurwy dostaje! Masakra. Byłem teraz zrobić Prączkowi po przeszcie. Widziałem, że chyba vloga nagrywał, tak mam nadzieję, że mi podziękuje. Bo się spieszyłem, żeby chłopok mnie nie wyskakał tak jak ja muszę. To mu ładnie, żebym objeździł pole dookoła. To tu wam chciałem pokazać, jak to piękną, jaką piękną robotkę to robi. Nie wiem, jakoś tak do AZS-a jak się fajnie wchodzi, całkiem inaczej się siedzi. Ta kabina jest tak ogromna. Masakra. Po cholerę autobusy szkolne na wycieczki. Kurwa, 5 osób i ogień na drogi. Z tyłu by się dzieciomu weszło. Naprawdę, tu można grać. Jak się na ten człowiek spojrzy, to jaki kawał. A w AZS-ie siedzi, to szyba idzie tu. Całkiem inaczej. Ja pierdolę. Zaraz chyba będzie akcja Bizon robiona, nie? Jak nie wiecie co to jest, to zaraz wam pokażę. Ale wtedy nie, bo ja trzymam gaz na full i nogi. Boję się, że coś mu odpadnie. Akcja Bizon to jest tak. Już nerwicy idzie dostać, żeby ci siedzieć na tym krzesle i wtedy o ogień, a. Przynajmniej czołem się nie wyskacze, a to za tam rony się prawie urywają, to nic. Kurde, trzeba tu założyć tu ten gruby dach, bo i wygląd traci gwizdek przez to i ogólnie tak jakoś łeb boli. Jeszcze akurat na opasce od gotu jest plastik jakiś na samej górze. Nie polecam generalnie, mafia soler. Fajnie, bo zawsze to coś innego, bo Jezus. Nie tylko łatwa sprawa, bronowanie, jak wam pokazuję, jak robię sobie proste jakieś kawałki, ale też fajnie pokazywać właśnie takie rzeczy. Dobra, chodź od razu, bo później mi się nie będzie chciało. Dobra, po tamtego też pójdę. O, patrzcie jak tam pięknie mam ubronowane. Jest różnica, co? To jest dobrze. Kurde, tam młody zrobił? Wczoraj żeśmy się wymieniali, o. Proszę, proszę. Dobra, zróbmy coś takiego, bo nie będę miał inaczej jak tego wziąć. O Jezus. A nie, to tak się wydaje. Nie no, kurde, sam już nie wiem. Wygląda jakby nie było obronowane. Ja mu obronowałem tamtą całą górę i to mi mu zostawiłem środek. On to po nocy fakt, że robił. Ale nie no. Chyba by zauważył. Co my mamy wrzucone? A, teraz mówię, raz jeżdżę takim biegiem, raz takim i... No kurde, ciebie nie widziałem, gościu. No, ciebie też. Fuck you. To na glinie muszę zbierać te kamienie. Dobra, idę po tamtego, bo jak już ślądę, to już mi się nie będzie chciało. Bo tu nawet nie będzie miał gdzie się wbić i... Szkoda bałów. A tak to teraz... To już jest chyba ostatnia górka, choć nie, jeszcze... Tamta. Mam zrobione górki i wtedy zaczynam jeden skos.
jadę dwa pola pod rząd, tylko na środku jest taka mała miedza z kamieniem granicznym, ją tylko ominę, a tak to robię wszystko w jedno. To się siewnikiem odznaczy, co ma być tu, a co tu. I wracając, no to mówię, muszę patrzeć, bo na terenowych bym musiał ustawić tu czwórkę, a tu terenowy, a tu jak mam... No dobrze, a co, no, szosowy jakbym tu miał, ja pierdolę. Dobra, nie widziałem go, nie żartuję. No i musiałeś, nie? Kurwa, dziodzie jeden. No i wezmę go, bo... Ja. Bo muszę wysypać z łyżki, bo mi się nie zmieści. Bo ino niech bym wbił na szosowych czwórkę, to ino ogień by był taki, że uj. Ale no niestety, do rozjeżdżania klin musimy to robić właśnie na szosowych, na jedynce, bo jest wolniejsza niż czwórka terenowa. Dobra, teraz ino miejsce znaleźć na kamieniu, gdzie kiedyś za 15 lat, jak będę bronował i pola się powiększą, tak bym nie musiał ich dwa razy zbierać. Dobra, tego kamienia raczej i reszty tutaj skarpy do mnie będzie mi zawalać. Czekajcie, jeszcze sobie trochę podjadę. Dziękuję, dobranoc. Pardon, monsieur, petit tout les gens. Gdzie on był? Dobra, to następnym tym go wezmę. Kurda, po co ja się pozamykałem? Gorąco tu jak? Ale tam Bronek szedł pod górę z rozsiewaczem. No dobrze, są te nawigacje. Chodź. To jest pod korzeń, to też tam tragedii nie ma. No ale lepiej, żeby to było równomiernie rozsiane. Więc zawsze sobie ten obrys pola robi. I już później nawigacja mu mówi, czy ma lekko w lewo skręcić, jak robi kolejny, czy w prawo, czy wyłączyć, coś innego zrobić, czy wyjść i jechać do domu i w ogóle nie przyjeżdżać już do roboty. To różnie, tak? Dając życie, to mi się nie udało. O! Może by. Dobra, trochę zimiło, oddaj, bo to... Spokojnie mogłem go ręcznie załapać, ale... Przynajmniej teraz trochę do ciążenia mi się przyda. Bo z pustą to znowu będzie mi ciężko jeździć. Okej, okay, everybody. Doszedł taki jeden cypel, który był nieużywany, gdzie wchodzi tylko półtora brony. To tamto już są w ogóle jaja. Może wam pokażę zaraz, jak sobie dojedziemy. O, tu jest dobrze, to teraz zaciągnę i będzie gitara. A, fajnie to tak, jak się przez wioskę sobie nim jadę, to jak wiecie, rano, trójeczka. I no tak, do
1900-2000 obrotów max, żeby turbinka nie gwizdała, ale później jak się wyjedzie i tak fajnie się da, to jest 200-220, to tak pięknie Uno zaczyna się gwizdać i patrzy teren. Czekaj, teren już gdzieś tam pytałem lekko i włączę się, ale tam i no zaczęło skakać. No akurat w tym ciągniku uwielbiam najbardziej za ten jego dźwięk. Ale bryły. Ja pierdzielę. Kiedyś zajeżdżałem, no nie mogłem zajechać, no ale już wolę mieć przynajmniej taką glinę, nie wnerwiać się i mieć uprawioną ładnie. Wczoraj na piochu faktycznie, no nie mogłem uciągnąć, nie? Jadę sobie po prostu, nic, żadna górka, nic, jest kurwa, także stoi, nie mogę, nic, pioch w grzebie, ja pierdzielę. To fajnie. No i dobrze chyba, co? Okej, tu jeszcze zagarnijmy sobie te ślady, żeby się nie wyskakać niepotrzebnie.
nie spodziewałeś się mnie tak wcześnie, co? Myślałem, że cię później wezmę. Co ty, nara gościu. To ino jaki... Chyba granit. Albo kobalt, chuj wie. Szkoda, że pewnie na GoPro tego nie widać. Jak tam ogień na tłokach. W ciapku. Siema, siema. Siema, albo się... No właśnie, nie ma. Nie ma czasu, co bronować. Lecimy sobie kolejny kawałek. Idzie fajnie. Oprócz bajorek, które były, są i pewnie będą. Chyba że kiedyś uda nam się gdzieś znaleźć. Do nich odpływ. To jest kamień czy to glina? Kamień, dobra. Witek, czekaj. Co zawsze zacznę? Tu se jeździłem ładnie, pięknie. Taki hektar, żebym rozbronował, kamieni nie było. O, jeszcze taki widzę. Zawodnik będzie się stawiał. O kurwa. Czekaj, to muszę go jakoś dobrze złapać, żeby mi się nie wysmyknął. Fajnie tam widać pana Bogdana jak jeździ, ale kurna. Ją muszę z 5 razy bronałem przejechać, bo teraz akurat najdłuższy kawałek. Pan Bogdan tam się idzie dobrze. Dzisiaj poligon będzie skończony. O! Niedobrze. Poligon będzie skończony. Ja jeszcze jadę na mały kawałek tutaj u Basi. I generalnie będę miał ja koniec. Zmienia mnie Przemek. Bo Przemkowi powiedział, że on woli zmieniać mnie po południu. Bo jemu się dobrze po nocy jeździ. Jak lubi, mi się po nocy niedobrze jeździ. Więc pasi brony praktycznie na te minimum. Od 10 do 14 godzin dziennie muszą chodzić. Żebyśmy byli na bieżąco ze wszystkim. No mi się trochę ino. Kurde. Widzę teraz z tymi nowymi błotnikami. Z opalowaną maską, naprawdę kozacko wygląda. Fajnie nim się robi. Całkiem inaczej się nim siedzi, jeszcze jakbyśmy ogarnęli kabinę i w ogóle. No tu jest jedno z nieszczęsnych bagienek. Wrok, wrok przy wszystkim sprawia problem. No ma ciężko ciągnąć te brony. Ale idzie dobrze, fajnie już, zobaczcie jak to przeszło. Niedawno bronowałem, to 2 godziny temu, a już praktycznie wszystko wyschnięte. Fajnie w ogóle teren nie widać. O, tam pola u Basi, ale to na razie jeszcze nie. Jutro sobota, plan właśnie na łąki. I od poniedziałku zależy jak pójdzie z łąkami, ale no to tyle, to tam się dokończy moment. No i potem ogień orać dalej. I tak to robotka idzie. Ale powiem wam, że następny tydzień powinniśmy skończyć orki. To nie byłoby tragedii. Wtedy tydzień bronowania. I możemy się skupiać później na kukurydzy, na gryce. Bo to już będzie tak prawie, że czas na to, więc jeszcze z miesiąc. Powoli, bo chcę to rozgarnąć.
No i pięknie. Ale tu się Piotruś zworał. Za rok tam będę bronował. Dobra, może za dwa. Siema, to znów ja. Nie wiem, do jakiego vloga to będzie dołączone, bo miałem kilka dni przerwy i nie, szczerze nie pamiętam, co miałem tam nagrane, ale generalnie mówię, włączę się tu pokazać wam, jak to kiedyś fajnie było sobie na środku pola usypywać kopce z kamieni. Spokojnie, to nie do naszych czasów, za naszych czasów to się powoli zaczyna ogarniać, ale szczerze najlepiej to by było tu łoborać i podpolić to, bo ja pierdzielę, biorę tylko te największe. Szczerze nie wiem, tu może jakby turem przyjechał, łyżkę wpuścić, wybrać tą przednią warstwę, bo tu szczerze, choć pewnie pod spodem to tak samo dużo tego jest. Wezmę póki co największe, lekko tu rozbronuję, może rok w rok coraz więcej się stąd wybierze tych kamieni, no bo takie niepotrzebne gówno do omijania, że tak powiem. Dzisiaj pogoda dosyć fajna pod bronowanie, choć nie wiem, czy nie jest za mokro na glinach, bo nie zaciąga się tak fajnie, jak to było wcześniej, i to tak gdzieniegdzie spoko, gdzieniegdzie tak średnio bym powiedział. Sakra, tu chyba widzę, że jest troszkę większy. Tak jest, i tutaj szczerze, trzecia łyżka albo czwarta. Tamtą stronę mam już fajnie zrobioną. Tu jest najgorzej. Tu teraz przyjadę, jeszcze złapię tamtą kubkę tych największych i jadę rozjeżdżać. Jesteśmy sobie generalnie na łąkach. O, czekajcie, troszkę chyba. Albo dobra, nie muszę cofać. Fajnie sobie tu w miarę jeszcze broną te największe. Boże, z mordę. Tu ino z wałami to chyba jedynką polową. O, proszę bardzo. Kolega się tutaj wyciągnął. Będzie jeszcze miejsce dla zbłąkanego wędrownego. A jakżeż, jak nie, jak tak. A jeszcze sobie wyżej łyżkę mogłem podnieść. Mam jeszcze tych kilka vlogów do sklejenia, a miałem chwilę wreszcie, bo... O, troszkę za niskie obroty. Miałem chwilę wreszcie z racji tego, iż troszkę się pochorowałem, spokojnie, to nie corona time. Podniosę, bo nie chcę mi się go ciągnąć przez połowę pola. Po prostu byłem strasznie osłabiony, miałem 34,5. Przez dwa dni praktycznie koło 35 się trzymało i uwierzcie, że nie czułem się praktycznie w ogóle na siłach. Więc sobie odpuściłem i co? I ominęło mnie chyba jeden z bardziej ciekawszych vlogów tego sezonu. Bo to, jakie anomalia pogodowe były ostatnio. Prawdopodobnie teraz gdzieś zobaczycie zdjęcia, które podesłał mi Przemek, jak właśnie czy bronowali, czy wyścigali. Okej, możemy cofać. Mariola, nie rób mi tego. I
powiem wam szczerze, że naprawdę miałbym mega kozackiego vloga z Brunowania. Akurat tak się trafiło, że pierwszy dzień, gdy... Pierwszy lub drugi dzień, kiedy mnie nie było. No przyszła taka śnieżyca, gdzie nie było takiej zimy i szczerze nie wiem, czy była taka nawet w tamtym roku. Także naprawdę ciekawie to wyglądało. Chwilę po bronowaniu się przejechało i nie było tego widać w siebie to samo. Bronek jak sprowadził czołg na podwórko, to mniej więcej tyle śniegu było nasypane. To możecie sobie wyobrazić, jak to zarąbiście wyglądało. No szkoda, bo mówię, materiału takiego jeszcze nie miałem, choć pamiętam, że w tamtym roku oraliśmy sobie pod kukurydzę gdzieś na tych polach. I właśnie też nas tak spotkało, ale to chwila moment wyszło słońce i gida. Tutaj najpierw raz przyszło, później drugi raz. Dobra. Idziemy wybrać te największe i rozjeżdżamy z tej górki. Nie chciało mi się bawić, żeby go wolę się chwilę przemęczyć. Przy takim więcej ziemi by mi się tu nabrało niż to warte. A ja potrzebuję jak najwięcej miejsca w łyżce, bo nie chcę mi się tu przyjeżdżać kolejny raz. Jedynie jak już będę sobie rozbronowywał normalnie skos, to wtedy ju. Kurwa, tu jest wszystko. Też po tym polu masakra, muszę troszkę sobie chyba wziąć do góry. Tylko jeszcze bym ino zacopował, tylko to chyba jajko jakiegoś kurwa z tyranozauru Rexa. Czekajcie, dam tego. Kurwa. Kamieni jak trzaną. Nie róbcie w domu. Tych nie zbieram. Nie chce mi się. Już teraz nie mam siły. Ale no co? Trzeba, bo mógłbym sobie tu nie dojeżdżać. Ale i tak gdzieś na pewno kilka kamieni zahaczę i je wyciągnę później na środek pola. Co mi z tego będzie? Dobra, biorę tego. Fuck. Myślałem, że tu już więcej nie ma. Wiecie co? Ja sobie podniosę tą łyżkę. Bo mnie to zaraz wszystko wyleci. No i generalnie przez kilka ostatnich dni ta pogoda była w kratkę, bo se poruszył ten śnieg, choć się od razu roztapiał. Ale to nie szło. Też mogę bronować mokre, później przyjdzie sucho i to dupa da. Dobra, nara. Teraz się porozjeżdżam górki. To chociaż sobie trochę odpocznę. Dobra, szczerze. Troszeczkę cofnę. Gdzie Mariola? Taka to robotka, nie wiem czy wam mówiłem, że budujemy sobie na łąkach czy też nie, ale jest to pole właśnie najbliżej gospodarstwa. No to akurat dzisiaj postanowiliśmy, że lepiej będzie tu na takie przyjechać z racji tego, że było pierwsze orane,
Bronek tutaj wrzucał vloga z pierwszego dnia, ja wrzucałem z drugiego orki. I tyle to czasu przejeżdżało, więc powiem wam, że jak na tą chwilę, gdzie to było, to sobie przeszło, teraz dostało trochę wilgoci i to jeszcze w miarę idzie, bo wczoraj chłopaki orali, ja wczoraj jeszcze nie byłem w pracy i raczej tam, szczerze wam powiem, że to musi troszkę obesnąć. Będziemy się tu worywać więcej, raczej tu z tego pola nie będziemy nic tworzyć, żeby coś tu było. Dobra, szczerze biorę się za górki, prawdopodobnie dołączę to do misji Glina, bo akurat teraz sobie pojeździmy i tak samo zrobimy i prawdopodobnie po tym, bo już mam chyba jeden gdzieś. O, to raczej westchnięty byłoby ciężko. Przemek tutaj porozjeżdżał skrajniaki, bo Bronek miał siać na wóz, ale dobrze, że nie przyjechał, bo dobrze nie przyjechał, bo i tak to pole dopiero będzie siane najprędzej jutro. O, ale kumpelos, ale dobra, później go sobie wezmę. Może jeszcze przy okazji jakieś kamienie sobie obok tutaj wyrzucimy, żeby 5 razy nie wychodzić. Już teraz szczerze nie pamiętam, jakiego vloga pierwszego z planowania nagrałem. A! Już wiem, na poligonie. Nagrałem wam na poligonie i tam chyba tamto jako jedno, później misja Glina i myślę, że zakończymy sobie to wszystko. Kurwa, dziona. I myślę, że zakończymy sobie to wszystko jakimś może godzinnym, już takim normalnym, fajnym vlogiem z bronowania, gdzie już sobie wcześniej porozjeżdżam górki w miarę, żeby to być jakoś fajnie sobie szło. Dobra, tu jeszcze to też rozjeżdżę i polecę sobie w tamtą stronę, akurat na górę. Tu widzę, że nie musiałbym, więc luz, bo to ładnie na raz praktycznie sobie idzie. Dobra, zawijeczka i śmigam. O, proszę bardzo. No to nawet dobrze przejechałem, bo przynajmniej wtedy już sobie go wezmę i nie będę musiał specjalnie się po niego cofać, gdy już sobie będziemy robić skos. Okej. Próbowałem sobie jeździć dzisiaj troszeczkę po już takim ładnie rozbronowanym czwórką terenową i powiem wam, że szło spoko, ale tutaj gdzie nie jest rozbronowane, no to troszeczkę trzeba. Dobra, szkoda mi go bronami uderzać, bo ostatnio już mi jedno oczko poszło i się musiałem chwilę z łańcuchem nabawić, żeby sobie to ogarnąć. No super, mam podniesioną łyżkę, naprawdę jestem mega zadowolony. Dzisiaj kolejne okno otwarte, ale niby od jutra wreszcie tak, nadają typową wiosnę, wreszcie już nocy, ma być 6 stopni za dnia około 15-18 na weekend nawet, więc spoko. Dobra, to sobie małą chwilkę jedziemy. O, ja pierdzielę, ile tych głazów jest.
akurat nie mamy takiej miedzy dużej, tu jest akurat truska. O, tak żeby golfem przyjechać. Myślę, że i jaką miarę ciągnikiem by się tutaj zmieścił. Szybciej, jeździłbym sobie szybciej, ale nie chcę mi się głową nawalać tak. Zresztą sami ostatnio już widzieliście i powiem wam, że jak na spokojnie przejeżdżam po tej glinie, to to jeszcze rozwalę. A tak to te brony gdzieś się szybko odbijają i więcej one przelecą niż kuźwa zrobią tego. Więc niestety, ale po tych glinach wiem, że to mozolnie idzie, ale przynajmniej efekt jest naprawdę fajny, bo powiem wam, że jestem z tamtego pola fajnie zadowolony. Raczej mało będziecie widzieć, to jest za tymi drzewami. Tam naprawdę mam kozacko rozbronowane. No ale na takim małym kawałku zeszło mi za 2 godziny albo 2,5. Z dobrą godzinę to sobie rozbronowywałem kurki. Kurna. Halo, panie. Dziękuję za łapeczki pod nogami. Niestety nadal nie mogę trafić, czy wsadzać vlogi w kategorię motoryzacja, czy ludzie i vlogi, bo to jest masakra. Mówię, stare vlogi naprawdę mega się promowały i promują się do dziś, a niestety te nowe coś nie mogą załapać tego pułapu. Sam Adam mi nawet mówił, że ostatnie opowiadomienie to dostał po kilku godzinach. Więc obstawiam, że niektórzy nie dostali w ogóle. Więc nie zapomnijcie, wariaty, i go kliknąć dzwoneczka i zostawić łapę w górę dla zasięgu. Może to nas gdzieś wreszcie wyrzuci. Dobra. Myślę, że możemy sobie śmigać i mamy 1, 2, 3 miejsca do rozbronowania i wreszcie będziemy mogli się bawić. Pod koniec Bronkowi dam już znać, żeby mógł przylecieć sobie z trójskładnikiem już przynajmniej. Bo to już wtedy będzie szło. Jak my to mamy? Będzie mokro czy nie będzie? O! Drena. Ciekawie tam. Ale jestem ciekawy, czy to jest drena z tego roku, czy to jest jakaś stara drena. I jest tam już gdzieś głębiej sączek, bo jeśli tak, no to przerwaliśmy drenę. Później wam pokażę właśnie, jak one wyglądają. I będę musiał się pana Bontana spytać. Bo jak tak, to by się może jeszcze to przed siewami załatwiło. No bo kurczę, później będzie problem z tym, jak to bardziej napada, ale obstawiam, że raczej jest sączek, a jest to jakaś stara drena, bo by tam o wiele więcej tej wody stało. Dobra, trochę tu się wyskaczemy. Lubię to pole za to, że... Ja pierdolę. Ale że się nic nie stanęło. Robię sobie w to odwrotnie niż było orane zawsze w poprzek. Bo te gliny bardziej się rozciągną. Mówię, lubię to pole z racji tego, iż gdyż robimy sobie koło głównej drogi tutaj. Droga na, powiedzmy, kościerzynę Łeba. Więc przed Mokrzynem, jak ktoś będzie z was przejeżdżał, to patrzcie sobie na lewo, jeśli byście jechali od strony kościerzyny. O, nawet nie będę musiał jechać, bo tylko widzę tu takie, jeszcze się świecą.
kończyć tego vloga. Tak myślę, że sobie fajnie właśnie skończymy tą misję. Misję Glina. Jadę tu to rozciągnąć wszystko. A nie, to jest mięciutko, więc na raz to zabiorę. Nie wiem, jakoś wam powiem szczerze, w tym sezonie nie wiem przez co to jest spowodowane, ale tak jakoś czasami mam, będę na to robić, czasami nie. I to tak różnie bywa. Ale teraz to mówię, czasami człowiek się narobi nad vlogiem. Robi jakiś film pod muzykę, jest ujęcia i w ogóle, a zrobi to wszystko mniej niż zwykły vlog, w którym naprawdę człowiek nie ma nic zbytnie do pogadania. I taka prawda jest. Więc trzeba na to wszystko brać sobie przymrużeniem oka. Dobra, tak jakoś sobie zawinę, żeby go zabrać. Co wariat, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za tego vloga, bo chyba tamtego nie skończyłem, więc tutaj sobie ładnie zakończymy i widzimy się w następnym vlogu. Nie wiem, czy to będzie orka jeszcze może podczas, bo będziemy sobie na pewno orać po słoneczniku, jeszcze kilka pól nam zostało, ale to na spokojnie. Może już sobie odpuszczę i nagram wam orkę po kukurydzy, bo ma być zrobione to jakąś tam talerzówką dużo, miejmy nadzieję, bo nie wiem, czy na raz uda nam się po kukurydzy zrobić. Może i o, może i nie, nie wiem, nie orałem sobie jeszcze tutaj mocniej po kukurydzy na raz. Także co, do kolejnego wariaty vloga. Dzięki wielkie za uwagę, zostawcie łapę w górę. Na razie, strzałeczka, trzymajcie się. Cześć!